Cześć, z tej strony Brzezik, a to jest poradnik do Solstala, o który prosiliście. Dzisiaj pokażę wam, jak nauczyć się trzymania piłki na podeszwie. Ten trik nazywa się, tak jak mówiłem, Solstal. Dla osób zaczynających przygodę z trikami z piłką może być to dosyć trudne, no ale w końcu po to jestem i po to jest kanał Just Freestyle, by pomóc wam ze wszystkimi trikami. Ruszamy zatem z tutorialem do Solstala. Tak wygląda nasz dzisiejszy trik, za którego będziemy się zabierać. Przyjrzyj się dokładnie ze wszystkich stron, bo za niedługo i ty będziesz tak pięknie trzymać Solstala. Oprócz klasycznej pozycji pokażę i wytłumaczę również wam, jak trzymać sola w pozycji świecy. Ale po kolei, od początku. Na sam początek najważniejszy fundament, prawidłowa pozycja. Połóż się swobodnie na ziemi. Zegnij nogę, na której będziesz się opierać. Nie musi ona być wyprostowana. Nogę, na której będziesz trzymał sola, podnieś do góry i leciutko zegnij ją w kolanie. Jeśli chodzi o głowę, to jest ona lekko podniesiona. Kiedy będzie ona leżała na podłodze, nie będziesz miał pełnego widoku na piłkę. Co z rękami? Połóż je obok siebie. Za ich pomocą będziesz trzymał równowagę. I w taki sposób wygląda pozycja. Jest najbardziej stabilna i w taki sposób będziesz manewrował piłką na stopie. Ale jeśli chcesz, jest również inny sposób ułożenia się do sola. Wystarczy, że podniesiesz nogę, na której się podpierasz. To już jest jak ci wygodnie. Ja korzystam z obu pozycji i w moim przypadku jest to zależne, jaki następny trik będę wykonywać. Na sam początek to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Ale polecam trzymać piłkę w tych obu wersjach. Jak widzisz, pozycja jest dosyć prosta. Jedynie co ci pozostało, to dołożyć do tego piłkę. Teraz opowiem ci o kilku sposobach nauki trzymania piłki na podeszwie. Na sam początek powiem o największym błędzie, jaki wykonują moi wychowankowie na samym starcie. Jest to próba położenia piłki w taki sposób, jak wam pokazuję. Tym sposobem nie nauczysz się solstala z dwóch względów. Solstala się łapie, a nie kładzie, więc musisz się nauczyć łapać piłkę w locie. A po drugie, taka pozycja rąk nie jest optymalna do trzymania solstala. Jak więc powinniśmy uczyć się solstala? Połóż się wygodnie, podnieś nogę i rzucaj piłkę tak, byś złapał piłkę na podeszwie. Staraj się zgasić piłkę na samym środku stopy i potem staraj się utrzymać piłkę na swojej podeszwie jak najdłużej. Na sam początek może być to strasznie nieintuicyjne. Wiem, co możecie czuć, sam pamiętam swoje początki nauki solstala. Utrzymywanie równowagi było strasznie trudne dla mnie i czułem, że nie panuję nad ruchem swojej stopy. Ale chcę was zapewnić, że to jest do wytrenowania i nie zrażajcie się, bo początki mogą być trudne. Ale im częściej będziesz to trenować, tym bardziej będziesz to ogarniał w swoim mózgu. Bo tak naprawdę trenując, ćwiczymy odruchy w swoim mózgu, ćwiczymy równowagę. No i nie jest to jakieś super wysiłkowe do trenowania. Wystarczy się położyć nawet w domu, na łóżku, przy jakimś podcaście w tle, albo przy jakimś serialu, który nie wymaga jakiegoś większego zaangażowania intelektualnego. Więc nie ma wymówek, po prostu trenuj. Jeśli chodzi o to, co zrobić z palcami u stóp, to freestylerzy dzielą się na dwa typy. Na tych, którzy zginają palce u stóp, robiąc ze stopy taki koszyczek, i na tych, którzy trzymają stopy luźno, i ja się zaliczam do tego drugiego typu, ja trzymam palce luźno. Obierz sobie sposób, jaki będzie dla ciebie wygodny. Oczywiście, jak zawsze, namawiam was, by trenować jak najdłużej i jak najczęściej, ale uważajcie, by nie trzymać nogi zbyt długo w górze, bo może wam zdrętwieć. Ale spokojnie, by to się stało, musicie chyba z 10 minut trzymać nogę w górze, więc spokojnie. Krótki odpoczynek i dalej ciśniemy solstala. Byle ten odpoczynek nie trwał z tydzień, nie? Jeśli chodzi o jakieś inne boleści w trakcie treningów solstala, to może wam się nieźle spiąć szyja. Więc jeśli już wam się zmęczy, to połóżcie ją na czas samej nauki sola. Ale pamiętaj, że kiedy będziesz go już zgrać z jakimiś połączeniami, to lepiej, żeby ta szyja była podniesiona. Tak jak mówiłem, masz wtedy lepszą kontrolę i lepszą widoczność po prostu na piłkę. Inny problem, jaki może się pojawić, to starta skóra na kręgosłupie. Wiem, że to brzmi dosyć groźnie, ale jeśli zbyt długo będziecie leżeć na bardzo twardym podłożu, to może was trochę boleć kręgosłup w okolicach lędźwi. Ja byłem taki mądry, że kiedyś trenowałem solstala na betonie i nabawiłem się blizn. Więc jeśli macie okazję, to podłóżcie pod plecy coś miękkiego. Ale to się robi, jeśli będziecie zbyt długo godzinami leżeć na twardym. To nie zrobi się wam od 10-minutowego treningu. Trenujcie regularnie i starajcie się aktywnie trzymać równowagę za pomocą całej nogi. Podkreślam, aktywnie trzymajcie równowagę. Nie może być noga sztywna. Manewrujcie całą nogą, począwszy od stopy. Wykonujcie ruchy w stawie skokowym do góry i na dół. Jeśli piłka będzie ci uciekać na palce, podnieś palce do góry. Jeśli będzie ci uciekać na piętę, podnieś piętę.
Kiedy piłka zaś będzie ci uciekać na boki, wykonuj ruchy całą nogą na boki. I tak metodą prób i błędów, trzymając równowagę regularnymi treningami, opanowuj sol stala. Pokażę wam jeszcze jeden mój autorski sposób trenowania sola dla początkujących, z którego ja sam korzystałem, będąc takim początkującym knypkiem. Połóż się obok ściany i podrzuć piłkę na stopę. Jeśli piłka będzie ci uciekać na bok, oprzyj swoją futbolówkę o ścianę i staraj się ułożyć nogę pod piłką, tak byś czuł, że cały ciężar piłki opiera się tylko na stopie. Kiedy poczujesz już odpowiedni moment, poczujesz, że ustabilizowałeś piłkę, postaraj się nie dotykać ściany piłką i oddalaj od niej stopę z piłką. Jest to fajny sposób na początek, ale pamiętaj, by nie posiłkować się cały czas ścianą. Trenuj też również bez niej. Jeśli potrafisz już utrzymać piłkę na stopie po wyrzuceniu jej z rąk, pokażę wam kilka sposobów, jak można podrzucić piłkę na stopę, no bo przecież podczas swojego setu freestyle'owego nie będziesz wyrzucał piłki z rąk, nie? Na początek klasycznie, wybij piłkę po wykonaniu kapek. Jeśli chcesz zobaczyć poradnik do kapek na siedząco, sprawdź link w opisie filmu bądź w karcie na górze. Szczegółowo wytłumaczyłem, jak je robić. Odbij piłkę nieco wyżej, połóż się na plecy i złap ją na stopę. Kolejnym sposobem jest wyrzut z takiego koszyczka na piszczelach. Kiedy poczujesz dobry moment, wyrzuć piłkę tak, by poleciała pionowo do góry. Jest to bardzo proste i nie powinno ci sprawić większych problemów. Następny sposób to banalny wyrzut z międzykostek. Złap piłkę mocno, międzykostki, połóż się na plecy, jednocześnie w tym samym czasie wyrzucając piłkę. I voilà, łapiesz piłkę na stopę. Ostatnim sposobem może być takie położenie piłki, jakie wam prezentuję. Lecz ono jest dosyć banalne i mało spektakularne, zatem jeśli będziecie robić to już bez problemu, polecam już sięgać po coś bardziej zaawansowanego, coś trudniejszego, bo przecież we freestyle'u chodzi o to, żeby robić efektowne rzeczy, co nie? A teraz czas na sola w pozycji świecy. Jak zrobić tę pozycję? Podnieś pośladki i złap się za biodra, opierając swój ciężar ciała o twoje tricepsy, barki i kark. Nie jest to klasyczna pozycja świecy, prosto z jogi. Jest to, nazwijmy to, freestyle'owa świeca. Chodzi o to, żebyśmy się czuli wygodnie podczas trzymania piłki na podwyższeniu. Podnieś swój tułów za pomocą mięśni brzucha i w takiej pozycji będziesz manewrować piłką. Teraz dokładamy piłkę. Podnieś się, trzymając piłkę na stopie. Możesz to zauważyć w trakcie treningów, że ta pozycja jest nieco trudniejsza. Między innymi z tego względu, że stopa, na której trzymasz piłkę, jest daleko i jesteś w zupełnie innej pozycji. Ucz się tego stala tym samym sposobem jak wcześniej, czyli po prostu trenuj. I podsumowując, jeśli chodzi o błędne wykonanie, pamiętaj o tym, by nie trzymać sztywno nogi. Piłka sama w sobie nie ustanie na twojej stopie, kiedy będziesz trzymać ją bez ruchu. Musisz nogą manewrować. To jest najważniejsze w sol stalu i chyba we wszystkich stalach we freestylu. Trzeba manewrować tą częścią ciała, na której trzymasz piłkę. Musisz aktywnie pracować stopą. No i przypominam, że na początku może być to trudne, ale z treningu na trening zobaczysz, że będzie ci to wychodzić coraz lepiej i będzie tak zwany, pożądany przez wszystkich freestylerów, progres. Na koniec, jak zawsze w naszych poradnikach, pokażę wam kilka przydatnych połączeń z dzisiejszym trikiem. A dzisiaj pokażę wam te najbardziej podstawowe. Możesz wyrzucić piłkę na sol stala z crossa. Jeśli nie wiesz, jak go zrobić, sprawdź mój poradnik, a link jest w opisie filmu. Fajnym sposobem jest odbicie piłki od piszczela i ponownie złapania na sola. Jeśli to opanujesz do perfekcji, możesz to robić na ilość, w pozycji świecy, mieszając z różnymi przekładankami, no co ci przyjdzie do głowy. Nieco trudniejsza wersja to odbicie piłki od głowy. Tutaj pracują mocno mięśnie brzucha. Kolejnym sposobem wyrzucenia piłki na sola może być taki roll po ciele. A trudniejsza wersja to przeturlanie piłki jedynie do kolan i złapanie piłki w pozycji świecy. No jest to coś fajnego. Musisz to zrobić z odpowiednią dynamiką. Przyjrzyj się, jak to robię. No i bardzo przydatną rzeczą są wyrzuty piłki spod nogi na podeszwę. Zapewniam, że w przyszłości będziesz to bardzo często stosować. By to zrobić, szybko wyprostuj nogę, pod którą masz piłkę. No i piłka magicznie odbije ci się do góry, po czym złap piłkę na podeszwę. I ostatnie, klasyczne przejście, które powinien umieć każdy freestyler. Mówię wam, to jest klasyk nad klasykami. Wyrzut z nextola bezpośrednio do sol stala. Jest to spektakularne, bardzo szybkie i praktyczne przejście. By to zrobić, zejdź bardzo nisko z nextalem, kucnij i z takiej pozycji wyrzuć piłkę. I płynnie połóż się na plecy. Nie upadaj twardo na plecy, tak na jedno tempo, bo zrobisz sobie krzywdę. Pamiętaj o tym, byś położył się płynnie, ale szybko. No i złap piłkę na podeszwę. No i to by było na tyle. To był sol stal. Pamiętajcie, by konsekwentnie i często go trenować. Tak jak mówiłem, dla początkujących może być on dosyć trudny. Musicie tutaj wprowadzić regularność, bierzcie piłkę,
kładźcie się w domu i podrzucajcie ją codziennie na podeszwę. Tutaj już nie ma wymówek, to wystarczy po prostu zaangażowanie. A i musicie to robić, jeśli chcecie opanować do perfekcji ten trik. A sam Solstal to nie wszystko. Możecie zrobić z nim wiele połączeń. Jeśli chcecie zobaczyć w następnym poradniku, jakie połączenia, jakie triki można zrobić w połączeniu z Solstalem, dajcie oczywiście znać w komentarzu. Wpadajcie na naszą grupę facebookową, gdzie możecie pokazać swoje triki i zadać pytania. Zapraszam do naszego sklepiku z koszulkami i bluzami Just Freestyle. Jeśli chodzi o konkurs poprzedniego odcinka, to koszulkę Just Freestyle wygrywa ten komentarz. Gratuluję, odezwij się do mnie na Facebooku. Mam nadzieję, że poradnik był pomocny. Pamiętajcie, po prostu trenujcie. Trzymajcie się, dzisiaj uczył was Brzezik. Eldo.